Zdrowia! Jak trwoga, to do Boga. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No kto by pomyślał, jak trwoga, to do Boga. Nauka modlitwy. Ojcze nasz, zdrowaś Mario, chleba naszego powszedniego, Aniele Boże, i tak dalej, i tak dalej. No ludzie się modlą. Ludzie zakładają słuchawki, zakładają maski, no i chodzą po sąsiedztwie i się modlą. Dlaczego się modlą? No modlą się dlatego, że no po prostu wierzą w to, że to pomoże im, że to im pomoże, że teraz przy tych wszystkich niepewnościach tego świata, kiedy nie wiadomo, co się dzieje, kiedy nie wiadomo, jak człowiek jest naprężony, i wszystkie te rzeczy, okoliczności, niepewność tego dnia, to ludzie się pomodlą, no i wraca jakiś taki spokój, wraca porządek. Dużo ludzi zwraca się do tych można powiedzieć, wyższych mocy. Zwraca się do Boga, zwraca się do czegoś niematerialnego. Ostatnie 50, 60, 100 lat, no to wszystko jest materialistyczne i całe te sprawy duchowe zostały przesunięte. Ateiści to po prostu uwielbiają zamykać kościoły. No tyle tylko, że jak się pozamyka kościoły, no to trzeba otwierać biura psychiatrów, biura psychologów, więzienia trzeba otwierać. Także, że te wszystkie religijne rzeczy, no to chrześcijaństwo jako takie, no przypuszczalnie część judaizmu, część buddyzmu, część Mahometan, no też poza tymi wściekłymi, szalejącymi, no to daje ludziom jakiś spokój. Z jakiegoś powodu ludzie się fascynują różnymi medytacjami, ale medytacja, można powiedzieć, że modlitwa to też jest jakiegoś rodzaju medytacja. Ciekawe czy śmieszne, no może nie tyle śmieszne, co interesujące jest to, że w ponad 100 krajach wzrosło poszukiwanie modlitw, googlowanie, jak się sprawdzi, czego szuka, no to wzrosło kilkadziesiąt razy. W sumie to są rzeczy, które ludzie sobie przypominają. Przypominają sobie z młodości, przypominają sobie od rodziców, wszyscy ci. No dużo ludzi, którzy odeszli od kościoła, no ale jakoś byli wychowani w tym. Nawet ludzie, którzy nigdy się nie modlili, zaczynają sobie myśleć, no może trzeba by było się pomodlić. No, na pewno są jeszcze jacyś zatwardziali ateiści, no ale to z reguły socjaliści, komuniści, ludzie, którzy nie jedzą tam mięsa, ludzie, którzy nie myślą o normalnym heteroseksualnym małżeństwie i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te takie odchylenia od tej normy, no to oni tam, można ich sobie tam odstawić, ale normalni ludzie to jednak znajdują jakieś impulsy w sobie, że w czasie kryzysu, no to po prostu znajdują ukojenie. Naukowcy nie mają jakiejś szansy, żeby to zmierzyć, tak? Nie mogą zmierzyć czy zobaczyć sił wyższych. Nie ma metody, żeby tam przyłożyć miarkę, czy jest Bóg, czy nie ma, tak? I to jest właśnie ta dyskusja z ateistami, że Boga nie ma. No ale wiara w Boga, jeżeli wiara w Boga ludziom pomaga, a pomaga, no bo dużo właśnie naukowców się wzięło za to. Dużo naukowców, ateistów, no tak samo i wierzących, wzięło się za to, żeby zacząć badać, jak te duchowe życie, czy jak duchowe zachowanie wpływa na ludzi. No i
problem jest taki, że ciężko jest znaleźć ludzi, którzy powiedzmy nie modlili się i przyjdą zacząć się modlić, tak? No bo jeżeli ktoś został wychowany w domu religijnym, uklęknął, matka nauczyła, ojciec nauczył, chodził do na religię i tak dalej, znajduje tą swoją przyjemność w tym mówieniu modlitw, no to jest coś, co jest w nich charakterystyce, to jest coś, co jest w ich osobowości, co mają w sobie. Ta modlitwa daje im na pewno zmianę, inaczej się zachowują przez to, że właśnie są religijni, że się modlą. I trudno jak przeskenować nawet, tak? Ludzie przykładają, ci psycholodzy przykładają różne tam elektrody i mierzą te impulsy, no ale w czasie modlitwy, no to ludzie się trochę ruszają, troszeczkę się, no z reguły modlą się głośno, tak? Modlą się na głos, no i nie stoją w jednym miejscu, także to wszystko jest dosyć ciężkie do złapania. Modlitwa sama w sobie ma również duże benefity, pozytywne sprawy w zdrowiu psychicznym. Także oczywiście, że trudno doradzać pacjentowi, który się nie modli, żeby się modlił, ale jednak dużo psychologów, dużo różnych grup włącza modlitwę do całego programu wyzdrowieńczego. Także terapie najróżniejsze. Jeżeli ludzie mają jakieś nerwice, jakieś depresje, czy jakieś inne problemy choroby psychicznej, no to bardzo często ci psycholodzy mówią, no to sobie wyobraź rozmowę, czy z kimś takim od serca, żeby sobie porozmawiać, no i po prostu się módl się tak, jakbyś z kimś bardzo bliskim od serca rozmawiała. No i ludzie znajdują w tym jakąś ulgę, jakieś ukojenie i tak dalej, i tak dalej. No jest to ludzie, którzy się odłączyli od katolicyzmu, znajdują ten buddyjski medytację jako coś jakieś rewelacyjne. No ale to w zasadzie to są podobne rzeczy psychologiczne. Tyle tylko, że nie trzeba się wypierać tego, co robili rodzice, dziadkowie, pradziadkowie i tak dalej. To też jest duża sprawa, bo jednak jeżeli czują to, że całe pokolenia modliły się przed nimi, no i są w stanie się uspokoić. To jest jakaś taka wspólnota, to jest jakieś takie poczucie połączenia z siłami wyższymi, także to daje ludziom sporą satysfakcję. Jeżeli to uspokaja, co to daje? Były badania robione w najróżniejszych, publikowane w żurnalach zdrowia psychicznego, że ludzie, którzy podchodzą do Boga jako do bardziej takiego partnera, bardziej wspólnika w życiu, i to ich modlitwa jest lepsza i psychicznie, i ich zdrowie i psychiczne, i fizyczne jest lepsze. Ludzie, którzy się modlą, bo są ciągle wkurzeni, no i wyzywają Boga za te najróżniejsze niepowodzenia i klęski życiowe, i znajdują odpowiedzialność nie w sobie, no to życie jest gorsze, no bo jeżeli oskarżają, czy chcą od Boga rozwiązań, no to jest nie najlepsze dla ludzi. No ale to jest, większość ludzi zna ten kawał, że jak ktoś tam obwiniał, że dlaczego Bóg nie pozwoli mu wygrać na loterii. No a puenta jest taka, czy podsumowanie jest takie, że Bóg się wychyla za chmury i mówi: ty mi pomóż, ty kup bilet. No tak, także na pewno
pewno, na pewno łatwiej jest dla ludzi, kiedy są spokojniejsi, niż nerwowi. Również w małżeństwie pomaga trochę tej modlitwy. Jeżeli tam są jakieś takie sytuacje nerwowe, na pewno jeżeli jedna osoba się modli, no z reguły to tam kobiety są spokojniejsze niż faceci, no to wpływa też na psychikę faceta, czy tam jak facet się modli, to na psychikę kobiety. Oni są w stanie zauważyć, że jednak nawet jeżeli ktoś się modli za drugą osobę, no to ta druga osoba jakoś widzi, że są jakieś dobre intencje i tak dalej, to też pomaga ludziom. No ludzie się starają modlić regularnie, no i bardzo często właśnie zaczynają w sytuacjach jakichś tam dramatycznych. Ludzie tam obiecują najróżniejsze rzeczy, no bardzo, szczerze powiedzieć, to dużo tych świec wotywnych w kościołach, no to jest za intencje, tam za obietnice. Jeżeli coś tam pójdzie lepiej, no to ludzie są tam materialnie nawet skłonni ofiarować jakieś tam datki czy oświetlenia, czy jakieś inne witraże. No ale to właśnie to jest to, że ta strona materialna człowieka, ta strona materialna, no ale bazowana na stronie tej duchowej, tej spirytualnej troszeczkę bardziej. Dużo ludzi chodzi na różne medytacje, na jogi, na uspokojenie i tak dalej, ale są badania lekarskie, są badania medyczne, są badania naukowe, że w zasadzie ci ateiści, którzy idą na medytację, powiedzmy, no jeżeli się modlą, no to można powiedzieć, modlą się, jeżeli taki ateista się modli tam, jestem miłością, tak bardziej skoncentrowany na siebie, tak bardziej egoistycznie, no a drugie, a te religijne medytacje, no jeżeli się ludzie tam modlą, czy medytują i myślą, Bóg jest miłością, no to wygląda na to, że są nieprawdopodobne wielkie różnice w rezultatach. Te rezultaty są takie, że jeżeli podobne grupy, a to było badane, podobna ilość w jednej grupie i podobna ilość ta religijna grupa medytująca i ta ateistyczna grupa medytująca, modlili się dzień w dzień po 20 minut czy po pół godziny, no to ci badacze zobaczyli, że ci, którzy modlili się od strony religijnej, od strony wyższej siły, od strony Boga, no to obniżali dużo bardziej te swoje nerwy, obniżali te swoje niepokoje i rozterki i tak dalej, a ci, którzy tam modlili się bardziej, tak modlili. Medytowali bardziej ateistycznie, no to po prostu mieli mniej. No i też ciekawe było, że statystycznie ci badacze zrobili odporność na ból. Na odporność na ból i zaproponowali, czy tam badali to w ten sposób, że obydwie grupy przychodziły i wkładali ręce do zimnej wody z lodem z jakiegoś powodu. No i statystycznie wyglądało, że ci ludzie, którzy się modlili z myślą, z Bogiem, wytrzymywali ten ból statystycznie dwa razy dłużej niż ci ludzie, którzy tam medytowali, czy modlili, czy bardziej tak się wprowadzali w jakiś spokój ateistycznie. Także dużo tych naukowców, lekarzy wierzy i rozumie, że ludzie, którzy się modlą, no to mają ten poczucie tego psychicznego jakiegoś komfortu, no i poparcia i ulepszenia tego życia. Część ludzi mówi, że to jest po prostu taka modlitwa, czy medytacja, no modlitwa z reguły wypada
przypadku tam chrześcijan, katolików, no to dużo ludzi tłumaczy to w ten sposób, że jeżeli ktoś tam idzie, powiedzmy, z dużym plecakiem wyładowanym, jest coraz ciężej i ciężej i ciężej, no ale później jak komuś odda na parę minut ten plecak, no i się to po jakimś czasie po prostu założy z powrotem ten plecak, to psychicznie jest on lżejszy. No, nikt nie wyjął tam 5 cegieł, ale psychicznie ludziom się wydaje, że jest lżejszy, no bo jednak odpoczęli. No i ten odpoczynek, no to jest taka ta modlitwa. Jeżeli ktoś sobie pomodli się, no to się doładuje i tak dalej. No podobna rzecz jest tak samo z wielu ludzi potrzebuje takiej krótkiej drzemki tam 10-15-minutowej. Jeżeli ktoś pracuje ciężko, wstaje rano i no to 5-10-minutowa drzemka naładowywuje ludzi na następne 2, 3 czy 4 godziny. No i to nie jest nic nienormalnego. Tak samo właśnie ta modlitwa. Ludzie, którzy się tam pomodlą, poprawia im to życie. Także ateizm, który wyeliminował religię, w zasadzie się eliminował. Tragedia ateizmu i marksizmu to jest to, że ciągle tłumaczyli, że religia to jest opium dla ludu. No to opium dla ludu, no to jako pejoratywne określenie, no bo w tym czasie, powiedzmy, wojna opiumowa była w Chinach, tam rujnowała tych ludzi, którzy używali tych narkotyków. Czyli, że religia to jest opium dla ludu, czyli opium niszczy ludzi, tak jak religia niszczy ludzi. No ale teraz ateiści tłumaczą, że żeby życie było spokojniejsze, no to proponuje marihuanę. Proponuje ateistom marihuanę, żeby po prostu sobie zapalili, żeby lepiej się czuli, żeby te swoje rozterki życiowe rozwiązywali paleniem czegoś, co nie jest naturalne dla ludzi. Także te koło całe się obróciło i eliminacja kościołów, eliminacja religii, wyszydzanie księży, no bo to księża, to większość tych rzeczy, które ja tu opowiadam, no to ci księża rozumieją to jest znane od setek lat, od tysięcy lat, ten spokój, jak trwoga to do Boga, tak? To każdy normalny powinien wiedzieć, że jak trwoga, to do Boga. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.